Kilkunastu szczęśliwców wzięło udział w praktycznych warsztatach z techniki jazdy samochodem osobowym, które odbyły się w siedzibie PZMOT. Mieszkańcy mieli okazję poćwiczyć sytuacje poślizgowe na tak zwanych trolejach, co jak się okazało nie jest taką prostą sprawą. Wszystko na szczęście odbyło się pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy tłumaczyli, jak kierować autem w momencie poślizgu. Były też zajęcia i ćwiczenia z policjantami, spotkania z diagnostą i ratownikiem medycznym. Organizatorem akcji była Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe, PZMOT Inowrocław oraz WORD Oddział Terenowy Inowrocław. To już była druga edycja tego typu przedsięwzięcia. Pierwsza była jesienią, teraz na wiosnę. Postanowiliśmy zaprosić mieszkańców powiatu naszego tutaj na tego typu inicjatywę. Tym razem pojazd był wyposażony w troleje, czyli w specjalne koła, na których można ćwiczyć sytuacje poślizgowe. Cel był też taki, aby mieszkańcy mieli możliwość doszkalania się w jeździe i przede wszystkim też mieli możliwość kontaktu z policjantami, z diagnostą, również z ratownikiem medycznym, aby przejść tego typu szkolenie i skorzystać z informacji, które przekazaliśmy podczas tego spotkania. W związku z budową obwodnicy zaczęły się roboty na ulicach Krajowych, Staszica oraz Dworcowej. Najpierw przeprowadzono remont ulicy Toruńskiej, która od ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicą Pileckiego doczekała się nowej nawierzchni. Pod koniec kwietnia ekipy drogowców pojawiły się na ulicy Staszica. Obecnie w tym miejscu trwają zaawansowane prace przy użyciu ciężkiego sprzętu. Inwestycja prowadzona jest połówkowo na każdej z jezdni, tak aby jak najmniej utrudniać życie kierowcom. Całkowicie zostaną wymienione górne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Po zakończeniu remontu ulicy Staszica ekipy pojawią się na ulicy Dworcowej. Ma to nastąpić w połowie maja. Remont odbędzie się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z Aleją Okrężną. To bardzo poważne inwestycje, dlatego prosimy kierowców o wyrozumiałość, uspokaja ratusz. Trzy duże arterie, jedne z najważniejszych ulic w Inowrocławiu, Toruńska, ulica Staszica i ulica Dworcowa. Długi, poważny remont. Możemy bardzo przeprosić mieszkańców Inowrocławia, wszystkich kierowców w szczególności, ale i pieszych, bo to jest uciążliwość dla wszystkich, również dla rowerzystów. Znamy te utrudnienia, wiemy, że one są dokuczliwe, ale oczyma wyobraźni widzimy ten stan, jaki będzie na koniec maja. Pod koniec maja już Toruńska i Staszica powinny być ukończone, prace na Dworcowej powinny trwać, a wkrótce potem będą trzy pięknie zrobione ulice, a wkrótce potem oddana obwodnica, czyli komfort jazdy po Inowrocławiu będzie zupełnie inny. W rocznicę zakończenia II wojny światowej przy obelisku pamięci przy ulicy Okrężek odbyła się manifestacja patriotyczna. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz wielu instytucji i stowarzyszeń. Modlitwę za poległych odmówił ksiądz kanonik Paweł Kowalski. Odbył się apel pamięci, a żołnierze garnizonu Inowrocław oddali salwę honorową. O oprawę muzyczną zadbała Inowrocławska Orkiestra Kopalni Soli. Uczestnicy manifestacji patriotycznej tradycyjnie złożyli pod obeliskiem wiązanki kwiatów i znicze. Prezydent miasta przypomniał, że Inowrocław także był świadkiem cierpienia, jakie przyniosła II wojna światowa. Tak, historia Inowrocławia jest historią również i tragiczną, a te wydarzenia, które dotyczą II wojny światowej, tego miejsca, inowrocławskich błoni szczególnie, tu zamęczonych zostało kilkuset mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, okolicznych miejscowości. Przeszło przez ten obóz około kilkunastu tysięcy ludzi. I naszym obowiązkiem jako kolejnych pokoleń żyjących już w czasach pokoju i wolnej, suwerennej Rzeczpospolitej jest pamiętanie o tych wydarzeniach. Jest to element naszego również i wychowania młodzieży, dzieci. Stąd tak bardzo się cieszę, że licznie uczestniczyły delegacje inowrocławskich szkół. Oprócz delegacji oczywiście rozmaitych instytucji. To podtrzymywanie tradycji ze względów tych patriotycznych, wychowawczych jest niezwykle cenne i należy je kontynuować oczywiście. W ramach inowrocławskiego Lata Muzycznego w Parku Solankowym wystąpił bigbandowy zespół Ale Band.
Pogoda po raz kolejny prawie pokrzyżowała szyki organizatorom Inowrocławskiego Lata Muzycznego, odbywającego się w każdą niedzielę i dzień świąteczny w Parku Solankowym. Na szczęście ciemne chmury, ale band przegonił, bawiąc przy tym Inowrocławian i kuracjuszy podczas koncertu, który 7 maja odbył się w muszli koncertowej w Solankach. Sinatra, Liza Minnelli, Glenn Miller, Rolling Stones, Skaldowie, Zbigniew Wodecki zadbali o to, by muzyka opanowała serce i głowy widzów. Z kolei Tequila i Sex Appeal zapewniły odpowiednią ruchliwość kończyn górnych i dolnych. Jednak zespół Alle Band nie tylko bawił, ale również edukował, namawiając, by każdy zaczął od Bacha. W naszym kręgu zainteresowań, jak to sama już tam nazwa, zespołu big bandowego, gramy muzykę światowych przebojów, muzykę big bandowo, wokalno-instrumentalną. Dlatego idziemy w tym kierunku zespołu big bandu. Są to światowe przeboje znane i lubiane. Dobieramy ten repertuar dlatego, żeby było coś innego. Na co dzień mamy też różnorodną muzykę poprzez to tak zwane disco polo, po muzykę poważną. Natomiast zespołów big bandowych jest bardzo mało, odchodzi się od tego i my postanowiliśmy, że będziemy tą tradycję podtrzymywać i takie właśnie będziemy utwory, takimi utworami będziemy bawić publiczność. W Teatrze Miejskim odbyły się eliminacje do 23. dziecięcego festiwalu piosenki Pokażemy, co umiemy. Młodzi wokaliści z całego powiatu inowrocławskiego zaprezentowali się w kilku kategoriach wiekowych. Na scenie znane przeboje śpiewały przedszkolaki, a także dzieci z klas 1, 3, 4, 6 i gimnazjaliści. Najlepsi zakwalifikowali się do finału, a oczywiście jury nie miało łatwego zadania. W czasie występu zwracam uwagę na dykcję, na pewno na śpiewność, której nie brakuje w narodzie, ale no zawsze trzeba wybrać tego najlepszego, tych najlepszych wykonawców, którzy przejdą dalej, no i takiego wyboru dokonaliśmy. A wielki finał festiwalu Pokażemy, co umiemy, już 4 czerwca o godzinie 15 w muszli koncertowej Parku Solankowego. W związku z realizacją projektu Cesarze Reportażu w Saloniku Literacko-Artystycznym odbyło się spotkanie z Wojciechem Tochmanem, reporterem, autorem non-fiction. Znany i ceniony reporter, publikujący w dużym formacie i współtworzący popularny w TVP1 program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, Wojciech Tochman spotkał się z czytelnikami Biblioteki Miejskiej. Obecność współzałożyciela Instytutu Reportażu w Inowrocławiu nierozerwalnie łączyła się z realizowanym przez księżnicę projektem Cesarze Reportażu. Była zatem okazja do rozmów o pracy reportera, kondycji reportażu i niezbędnych predyspozycjach. Gość uważa, że reportaż to nadal bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi gatunek. Wszystkim ja się nie czuję żadnym cesarzem reportażu. Rozumiem skąd tytuł od książki Ryszarda Kapuścińskiego. Myślę, że tak, że generalnie my Polacy bardzo mało czytamy. Mamy najniższe wskaźniki w Europie, jeśli chodzi o czytanie książek. Większość z nas nie czytała ani jednej książki w ciągu roku. Ale trzeba powiedzieć, że reportaż w Polsce cieszy się sporym zainteresowaniem. Na pewno wielka jest w tym zasługa naszych, że tak powiem, ojców, czyli Ryszarda Kapuścińskiego, ale też Hanny Kral, naszych wybitnych reporterów, którzy są chyba w lekturach szkolnych, tak? Ale też są tłumaczeni na kilkadziesiąt języków na świecie. I myślę, że ludzie zawsze chętnie będą czytali o innych ludziach, historie o innych ludziach, ale napisane inaczej niż robią to tabloidy, inaczej niż robią to takie dzienniki, które się karmią sensacją, czyli opowieści, prawdziwe opowieści o innych ludziach, ale napisane jednak z pewną klasą, z pewnym szacunkiem, że nie pewnym, tylko z szacunkiem dla ludzi, o których piszemy, a często piszemy przecież o cierpieniu ludzkim. Ponad 40 zgłoszeń napłynęło w ciągu miesiąca od momentu ogłoszenia przez miasto Inowrocław akcji społecznej Znajdź dziurę w całym. Większość z nich zweryfikowano i zlecono do naprawy. Akcja jest częścią większej kampanii pod nazwą Inowrocław Wspólne Dobro. Od pierwszego dnia wiosny, czyli od 21 marca, mieszkańcy miasta mogą zgłaszać przypadki ubytków w drodze czy złego oznakowania. Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców do włączenia się w sprawy miasta. Jest to
jakby część większej inicjatywy pod nazwą Inowrocław Nasze Wspólne Dobro. Akcję ogłosiliśmy 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, i od tego momentu odebraliśmy już kilkadziesiąt zgłoszeń, ponad 40. Akcja cały czas trwa. Informacje o ubytkach w drodze można wysyłać na adres drogi@inowroclaw.pl. Można też dzwonić do Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta. Dyskusyjny klub książki działający przy wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu świętował niedawno jubileusz dziesięciolecia. Od 2007 roku do chwili obecnej miłośnicy książek spotkali się już 100 razy. Spotkania prowadzi Marlena Sobczyńska z czytelni Biblioteki Miejskiej. Znaczy, zaczynamy od takich, no oczywiście od książki zawsze, omawiamy ją, każdy ma prawo się wypowiedzieć i wyrazić swoją opinię, więc czasami są te dyskusje gorące, bo są zwolennicy lektury albo i przeciwnicy, ale tym ciekawsza jest później dyskusja, ale później też rozmawiamy o tych rzeczach, które nas frapują, i no, różne tematy są też omawiane. Z okazji jubileuszu w holu Biblioteki Miejskiej urządzona została mini wystawa. To już wszystkie informacje na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Miłego wieczoru życzę. Do zobaczenia.